Witam na Malaga Camp. Jak sama nazwa wskazuje, zgrupowanie, które odbywa się w Maladze, konkretnie na obrzeżach Malagi po wschodniej stronie. Jesteśmy tu oczywiście po to, żeby trenować. Mamy luty w tej chwili i całe to zgrupowanie, cały wyjazd trwa 1,5 miesiąca. Osoby przyjeżdżają do nas w różnych terminach. Oczywiście luty, marzec są to takie kluczowe już okresy w sezonie przygotowawczym, przed sezonem letnim startowym, żeby doszlifować swoją formę. Mieszkamy w dużym domu, w którym mamy sporo miejsca, mamy też taką przestrzeń na zewnątrz, w której też wykonujemy różne ćwiczenia, czy też jakiś stretching, rolowanie. Mamy basen, mamy duży taras, gdy jest ładna pogoda, zazwyczaj jest, to spożywamy jakieś posiłki, czy też po prostu po treningu jest czas na rozmowy, posiedzenie, porozmawianie. Także taka baza, myślę, optymalna pod taki rodzaj, taki model zgrupowania. Przyznam, że sporo czasu poświęciłem, żeby znaleźć dokładnie to, o co mi chodzi, z taką przestrzenią, jaką tutaj mamy, no i z taką lokalizacją, czyli właśnie bliskość miasta, ale też łatwy wyjazd z miasta na trening. No i tak jest, od razu mamy wyjazd do góry, mamy 500 metrów do pierwszego podjazdu, gdzie mamy ciszę, spokój, bez samochodów możemy już trenować, nie zakłócając sobie treningu jakimiś światłami czy samochodami. Także tutaj i myślę, że pod kątem logistycznym jest ok, i pod kątem takim też treningowym. Dla mnie jako organizatora duże znaczenie ma fakt, że jest też blisko lotnisko, także tutaj wszystkie transfery lotniskowe, czyli odbieranie ludzi z lotniska, zawożenie. To jest dosyć szybki temat, co oczywiście ułatwia logistykę. Plan dnia, który staramy się realizować na takim wyjeździe, oczywiście jest dostosowany pod treningi. Wiadomo, że tutaj każdy przyjeżdża przede wszystkim z celem konkretnym, treningowym, żeby zrobić jak najlepszą robotę treningową. Także tutaj też taki wyjazd po prostu pozwala troszeczkę więcej wykrzesać z siebie, pozwala mi jako trenerowi zadać większe obciążenia, przez to, że osoba, która tutaj jest, no zazwyczaj nie ma obowiązków takich domowych, obowiązków służbowych, zazwyczaj jest to jakiś urlop. Także pobudka, idziemy na krótki rozruch, robimy kilka takich ćwiczeń pobudzających, aktywujących, mobilizujących. Mamy później śniadanie, chwila odpoczynku, wychodzimy na trening główny, jest to oczywiście trening rowerowy. Więc tutaj, tak jak wspomniałem, i tutaj ustalamy sobie przed treningiem, co każdy ma zrobić, gdzie pojechać. Dzielimy się na mniejsze, większe grupki, dostosowane po prostu pod konkretne cele treningowe, pod poziom sportowy. Trening, ciężko tutaj określić, jak długo trwa, bo oczywiście to zależy od tego, jakie są cele treningowe, ale nie da się ukryć. Jest się tu po to, żeby po prostu
więcej pojeździć, żeby te obciążenia treningowe były większe. Także no, zazwyczaj jest to między 2,5 a 5 godzin, w zależności od osoby i potrzeb. Powrót z treningu, jak najbardziej jakieś jedzenie, chwila odpoczynku i tutaj już też mamy kilka urządzeń do regeneracji, z których korzystamy, które też pozwalają nam się troszeczkę szybciej, lepiej zregenerować. Jakieś formy stretchingu, rolowania. Jest tutaj kilka takich aktywności, które pozwalają nam po prostu być kolejnego dnia troszeczkę bardziej gotowymi do treningu. Robimy analizę tego, co zostało zrobione. Jak nie na co dzień, to po jakimś też okresie. Też dla mnie to jest świetna okazja, żeby wytłumaczyć jakieś aspekty treningowe, które powinny być brane pod uwagę w trakcie właśnie procesu treningowego. Też jest taki aspekt niecodziennie, ale czasami wychodzimy gdzieś razem się przejść do jakiejś knajpy, po prostu spędzić miło czas wieczorem. Podopiecznych są bardzo różne poziomy sportowe, ponieważ tutaj też prawdopodobnie spodziewam się, że w marcu przyjedzie chociażby Krzysiek Łukasik, z którym współpracuję, czyli no, zawodnik na wysokim poziomie sportowym, najwyższym, można powiedzieć, walczący o czołowe lokaty na świecie, ale też po prostu zwykli amatorzy, osoby, które starają się podnieść swój poziom sportowy, wbić się do sektora 10 na 5, czyli po prostu osoby, które zaczynają swoją przygodę, czy też po prostu bawią się troszeczkę tą jazdą, ale starają się to robić mądrze i w sposób usystematyzowany, prowadzony właśnie przez kogoś, kto ma o tym jakieś pojęcie, czyli po prostu przez trenera. Komfortowych warunkach, w fajnej atmosferze, co z pewnością pomoże podnieść poziom zawodników, a efekty na pewno zobaczymy w sezonie.